Szoslek jest fantastyczny. Jest zdrowy i on tych wampirów kurwicom strzela i dlatego można go używać jako ochronę. Ale są też problemy z szostkiem. Na przykład ciężko jest seks dostać albo całować się, bo nikt nie chce blisko przyjść, bo tak strasznie z gęby śmierdzisz po szostku. Ale to mnie wcale nie obchodzi. Bo dzisiaj robimy makaron, żeby wampiry dostały pierdolca. Teraz może mówisz, a ja nie chcę makarony do tego tylko jakimś tam czosnek. Ja kurwa chcę jakiś sos, jakieś mięso, ale ty kurwa nie wiesz o czym mówisz. Nie bądź taki negatywny. Żeby robić ten dobry sos, potrzebujemy 3 odmiany czosnku. Pierwsza odmiana to będzie czosnek w piecu. Długo i pomału i ładnie i wyjdzie taki krem z tego, taka pasta z tego dobra i słodka, bo skaramelizuje się ten czosnek w piecu, będzie fantastyczne. No weź taki cały czosnek dobry i nie musisz go obierać, ja tylko tutaj ściągam te papierek, ten taki podobny do papierku, tak? No i tutaj odsłoń końcówkę i połóż do folii aluminiowej i wiem, że niektórzy Polacy boją się wszystko, co nazywa się aluminium w jedzeniu. Nie bój się, to jest zrobione, żeby używać w gotowaniu. I widzisz, że ten tutaj to jest trochę brązowy, to nie ma znaczenia. Nie wyrzucaj dobry czosnek, misza tych ludzi, co kurwa nie mają jedzenia. I ty tam kurwa wyrzucasz warzywa, które są bardzo fantastyczne, które można jeść. I tam trochę oleju z oliwy, zamknij to i włóż do piekarnika na 200 stopni. Po 40 minut wyłącz piekarnik, możesz tam zostawić wyłączonego piekarnika i to w środku, aż jest czas używać go. Druga odmiana czosnku. Czosnek konfitowany. Nie wiem, czy można konfi tak po polsku mówić, ale konfi po francusku to znaczy, że się rzeczy gotuje w oleju. I nie mówię frytować tak jak frytki, tylko pomału grzać w oleju. Są różne metody, żeby to robić. Na przykład możesz do pieca na niski ogień, albo w łaźni wodnej, albo jak to po polsku nazywa się, kiedy dzbanek albo coś wkładasz do ciepłej wody. Ale ja będę używał szybkowar, bo to szybciej zrobi się i dobrze wyjdzie, bardzo dobrze. Obierz czosnek, ja tam używam gdzieś 3 albo 4 takie czosnki, zależy ile chcesz. I jakie duże są te główki. I powiem ci, jak łatwo obrać. Naczyszczaj tak, na te główki, włóż do czegoś tutaj do takiego głębokiego talerza i następnie tak i często, mocno, jak się wali konia, tak mocno tutaj i zobacz, otwierasz i prawie wszystkie tutaj te główki są obrane. To skoro tylko zobacz, jak łatwo tutaj jest to robić. Tu mamy czystego z banka, ze szkła i wpierdol tu świeży tymianek i świeża rozmaryna i ukroj te dupki paskudne, tutaj nie wiem jak ta część nazywa się, ale te tutaj ukroj i do dzbanka wszystkie i wlej olej i tutaj do szybkowaru wlej wodę, bo ta woda przecież ciśnienie zrobi i postaw taki, nie wiem jak to nazywa się, taki plateau tutaj i dzbanek, no bo jeżeli dzbanek postawisz na dnie, to popsujesz się, za gorący jest na dnie. No i zamykaj, no i kurwa mać, widzisz, za wysoki dzbanek i teraz co? No teraz możesz zmienić, bo nie myślisz tą głową i no tak, już. Do szybkowaru, ale nie zamykaj dzbanek za mocno, bo zeksploduje tam pod ciśnieniem. Tylko tak, żeby przymknąć go. Wysokie ciśnienie i niech on tam godzinę konfituje się i fantastycznie będzie. Będzie takie dobre tam smaki, że ja kurwa nie wiem co, chyba zemdlem, kiedy to zjem. Ale wiesz co, masz problem. Ja też miałem problem. Bo kiedy zrobisz te fantastyczne danie, to gdzieś tam 2 dni, nawet 3 dni może,
nikt nie będzie chciał bądź blisko ciebie, dlatego że strasznie będziesz śmierdział potem. Tutaj bardzo dużo jest trzosku. Nie ma problemu. Weź taką rękawiczkę lateksową i wyjdź tutaj ciuk i mały paluszek. I zawiąż ciuka i małego. Wyjdziesz tutaj. Też masz trzy palce. Przewróć na lewą stronę i tego tutaj środkowego palca to wyciśnij na drugą stronę. Przez otwarcie rękawiczki. Zobacz tutaj. I tego palca środkowego i otwarcie to obydwoje przywiąż. Tak, zobacz. Widzisz, też wszystko tutaj jest zamknięte. Dwa palce widać tutaj, trzeci to w środku tutaj jest zawiązany i wszystko jest zamknięte. Dlatego też musimy zrobić malutką dziurkę w jednym palcu tutaj. I żeby to było możliwe nadmuchać, to ja używam końcówki do głupisa. Widzisz tutaj, tak? Tutaj włóż. I teraz przez tą dziurkę dmuchaj i dmuchaj. I nie bój się, jeżeli to jest lateksowa rękawiczka, to silna jest, elastyczna. Potem, kiedy jest mniej więcej tym rozmiarem, to weź dwa paluszki i na drugą stronę tutaj i zawiąż. I zobacz, jaka dupa tutaj jest. I tutaj masz dziurę, możesz tutaj trochę oleju wlać i je spłukować. A jeżeli jesteś kobietą, to jeszcze łatwiej jest. Weź banana, załóż sobie przeszerwatywa, aby nie zajść w ciąży i je... O, masz. Trzecia odmiana trzosku! Czy nazywa się wariant po polsku? Trzeci wariant może? Czy można mówić odmiana? No ja nie wiem, ale trzecia! I ta część jest bardzo łatwa. Jeżeli tylko masz suchy czosnek, no to dobrze, też możesz używać, ale najlepiej będzie, jeżeli znajdziesz taki bardzo, bardzo świeży czosnek. I jeszcze ten tutaj, ta część tutaj. Nie wiem, jak to nazywa się po polsku, ale na Google pisze łodyga, albo badyl, albo ja nie wiem kurwa co, ale ta część tutaj, bo w tym to bardzo dużo jest dobrego smaku z czosnka. Czosnki smak. Zieloną część się nutko ukroi i te główki widzisz, bo dlatego, że taki jest świeży ten czosnek, to lekko tylko się tak wyciąga te główki tutaj i się nutko je ukroi. Trochę oleju z oliwy, jakiś dobry olej z oliwy na patelnię i piecz to na patelni. I uważaj, chcemy, żeby to było chrupiące i dobre, ale lekko jest spalić czosnek. I kiedy się spali czosnek, to nie smakuje dobrze. Taki jest gorzki, paskudny. Dlatego uważaj, pomału niech to smaży się i kiedy jest chrupiący, to wyłącz i gotowy jest. No i nareszcie jest czas tego wszystkiego montować, żeby nareszcie coś było, żeby żeżrać. Ugotuj jakiś dobry makaron. I nie bądź chytry, nie oszczędzaj sól. Kiedy pastę się robi włoską, to dużo wody, dużo soli. Makaron, ja używam taki dobry, suszony, ale dobry, pół neutralny i pół szpinakiem. Dlatego, że lubię i dlatego, że ładnie wygląda i przez z oczami też się je, czy nie? Dlatego jesteśmy wszyscy tacy spasione świnie paskudne, którzy tylko jedzą węglowodany. A ja to chyba największa świnia, ile ja tam kurwa jem. Ale to jest takie dobre, że komu to kurwa obchodzi. Do tego chrupiącego cążka wyciągnij z pieca te miękkie karamelizowe, jakie to dobre jest! I ten krem tutaj tak pachnie dobrze i smakuje fantastycznie, jaka konsystencja ładna. Na patelnię! Troszeczkę piri-piri albo jakieś tam inne chili, jeżeli lubisz pikantne jedzenie, bo ten czosnek nie jest już pikantny. Ten czosnek jest słodki, dobry, ma smaki, ale pikantny to nie jest.
I kiedy makaron gotowy, to poczekaj trochę, nie wyrzucaj tą wody, bo będziemy używali trochę z tej wody. Tutaj przelej tą słoną wodę, bo tutaj jest bardzo dużo skrobi, będzie taki gęsty, dobry sos. I potem tego makaronu, no i teraz ładnie ukroj pietruszkę, tak na maleńkie, maleńkie kawałeczki, włóż tu, wymieszaj i zobacz, jak to ładnie tutaj wygląda i na talerz połóż. I teraz co? Ja ci powiem co. Ten konfit tutaj, zobacz, jaki kolor ładny ma, jak to pachnie z tym tymiankiem i wszystko, i kurwa. No i też ten czosnek zajebisty i pachniący, i trochę tu, jaki jest miękki, trochę tu. I ten olejek tutaj dobrze z tym wszystkim smakiem. Sosy to wszystko i ja pierdolę. Ja nie wiem nawet co robić tutaj, bo to co zjeść teraz na stole stoi. Nawet te goście tutaj przyjdą i nie będzie już jedzenia, bo ja to kurwa zjem jak jakiś paskudny, który nie może poczekać trochę. Tak to dobrze pachnie. I jak to kurwa smakuje. Ja pierdolę, jakie to jest dobre. To jest takie dobre, że kurwa goście ci w kuchni zesrają się z radości, ale nikt nie będzie wiedział, czy to kurwa śmierdzi ci z burzy po trzosku, czy z dupy. I tam kurwa dwa dni nikt nie będzie z tobą co rozmawiać, bo tak będziesz śmierdzał, ale to ci nie obchodzi, bo jeżeli jesteś mężczyzna, to masz tą ładną dupę tu, a jeżeli jesteś kobietą, to kurwa banana masz i wszystko będzie dobrze.